Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Tegoroczne święta będą inne niż te, które znamy. Niektórzy z nas nie spotkają się ze swoimi bliskimi, zostaniemy raczej w swoich domach, nie wyjedziemy. Nasze świąteczne stoły tym samym też pewnie będą troszeczkę uboższe, bo grono rodziny będzie mniejsze. Chciałam Was zaprosić do przygotowania świątecznego kulebiaka z ciasta drożdżowego, a właściwie do kruchodrożdżowego, z nadzieniem z kaszy gryczanej i grzybów. Przepis pochodzi z mojej rodziny, a rodzina wywodzi się z Kresów Wschodnich. Do przygotowania farszu potrzebujemy kaszę gryczaną, tak około 100 g w zupełności wystarczy na jeden kulebiak. Wyjątkowo użyłam kaszy gryczanej białej. Zwykle używam tradycyjnej, tym razem jednak jest to kasza gryczana biała. Suszone grzyby, które wcześniej namoczyłam, podgotowałam. Tutaj mam podgrzybki i borowiki. Do farszu będę potrzebowała również podsmażonej cebulki, sól, pieprz oraz dodam jedno jajko, żeby nam ładnie ten farsz związało. W misce mam przygotowaną kaszę gryczaną. Dodamy do niej cebulkę. Posiekamy grzyby. Te grzyby nie muszą być jakoś bardzo drobno posiekane. One są jeszcze mokre i z wodą, ale to nic nie szkodzi. Im większe kawałki grzybów, tym lepsze. Bardziej czuć ich smak i aromat. Do farszu dodamy teraz jedno jajko w całości. Farsz przyprawiamy solą i pieprzem. Pieprzu nie żałujemy. Ten farsz musi być pikantny, bo inaczej będzie mdły. I całość łączymy. Farsz mamy przygotowany. Zaczniemy teraz robić ciasto kruchodrożdżowe. Ciasto kruchodrożdżowe różni się od klasycznego drożdżowego tym, że nie potrzebuje czasu na wyrastanie. Drożdże nie potrzebują rozczynu, tylko daje się je od razu do ciasta, zagniata i można jeść. Potrzebujemy 300 g mąki pszennej. Te 300 g jest oczywiście umowne, bo będziemy to widzieć po stanie zagniatania ciasta. Jeżeli będzie za rzadkie, tej mąki dodamy więcej. Jeżeli będzie zbyt gęste, będziemy je ratować dodatkiem np. śmietany lub oleju. Mąkę wysypujemy na stolnicę. W środku robimy małe wgłębienie. Dodajemy około 100 g masła. Następnym krokiem jest roztarcie drożdży z cukrem. Drożdży potrzebujemy 25 g. Mamy 25 g drożdży. Dodajemy do nich jedną łyżeczkę cukru. I rozcieramy. Drożdże dodajemy do mąki i masła. Do miseczki wbijamy dwa jajka. Można je oczywiście dodać bezpośrednio do mąki, masła i drożdży. Ale za chwileczkę wyjaśnię Wam, dlaczego je najpierw do miseczki. Jajka wymieszamy. Dobrze, wrócimy do ciasta. Zrobimy sobie tutaj dołek, żeby nam nic nie uciekało na zewnątrz. Tutaj będzie nam potrzebna jeszcze śmietana. Dajemy tak 2-3 łyżki. Tak. Sól. I mniej więcej 3/4 tych dwóch jajek. Reszta zostanie nam do posmarowania kulebiaka z zewnątrz. To odkładamy, a z tych składników zagniatamy ciasto. Zagniatamy elastyczne i w miarę miękkie ciasto.
Ciasto zagniatamy tak około 5-6 minut, żeby wszystkie składniki nam się razem dobrze połączyły, żeby nie były widoczne kawałki masła, żeby drożdże też nam się dobrze tutaj połączyły z resztą. Tak jak powiedziałam, ciasto powinno być gładkie, elastyczne. A kiedy już będzie zagniecione, włożymy je na pół godziny do lodówki. Tak ugniecione ciasto wkładamy do miski, na talerzyk, możemy przykryć folią i wkładamy na pół godziny do lodówki. Jest schłodzone. Do upieczenia kulebiaka będę potrzebowała zwykłą keksówkę. Wysmaruję ją masłem, ale bardzo delikatnie, bo i tak będę używać papieru do pieczenia. Smarujemy tylko dlatego, żeby papier przykleił nam się do boków, żeby nam nie jeździł po foremce. Foremka czeka. A my przechodzimy do wałkowania ciasta. Możemy je delikatnie rozpłaszczyć i zaczynamy wałkować. Tak, myślę, że na długość nam ciasto tak rozwałkowane wystarczy. Rozwałkujemy je jeszcze troszeczkę na szerokość. Na tak rozwałkowane ciasto nałożymy teraz farsz. Farsz, przypomnę, jest z kaszy gryczanej białej, grzybów. Mamy tutaj podgrzybki i borowiki, podsmażonej cebulki, przyprawione solą, pieprzem. Dodałam również jajko, żeby nam ładnie ten farsz związało. Farsz mamy nałożony, zostawiłam po brzegach tak około 2-3 cm miejsca bez nałożonego farszu. Pomoże nam to lepiej zwinąć kulebiak, on się będzie lepiej trzymał, a chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że nie trzeba robić kulebiaka, można zrobić również bułeczki z takiego ciasta. Wtedy odrywamy po kawałku tego ciasta, nakładamy farsz do środka, zlepiamy jak pączki i pieczemy w piekarniku. Dobrze, ale dzisiaj robimy kulebiak i powolutku zawijamy farsz w ciasto krucho drożdżowe. Idzie nam to całkiem sprawnie. To zostawimy na dole, a tutaj boki wgnieciemy do środka, żeby ten farsz nam się podczas pieczenia nie wydostał. Taki kulebiak wygląda jak świąteczna strucla z makiem, z tym, że jest to wersja wytrawna. Kulebiak przekładamy do keksówki. Smarujemy jajkiem, które zostało nam z ciasta drożdżowego. Dzięki temu podczas pieczenia ciasto będzie się nam pięknie rumieniło na złoty kolor i będzie błyszczące. Kulebiak gotowy do pieczenia. On nie potrzebuje wyrastania, możemy od razu pójść z nim do piekarnika. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni, a kulebiak pieczemy około 40-50 minut. Kulebiak jest upieczony, przestudzony, możemy go pokroić. Zobaczymy, jak upiekł się w środku. Wygląda na to, że idealnie. Pachnie pięknie. Połączenie ciasta drożdżowego z grzybami i z kaszą to coś pięknego. Spróbuję kawałek. Jest idealne. Ciasto wyszło tak, jak powinno. Skórka jest chrupiąca. Ciasto krucho drożdżowe, a nadzienie bardzo aromatyczne. Smacznego!